Także, proszę Państwa, ona powinna zeznania złożyć, ale ona wcale w radiu obrotowym, co mówimy, kończy, to ona nie ma zamiaru. ...decyzje zwrotowe, a za ich wydawanie odpowiadał pracownik Biura Gospodarki Nieruchomościami, a... No, szóstka, jakże. Udaje, że nic nie wie. Hanna Grokiewicz-Walce pisze także, iż autorytetem w tym artykule Wojciecha Wybrachowskiego jest Krzysztof Śledziewski, ten sam, który ponad rok temu został dyscyplinarnie przeze mnie zwolniony za nieuwzględnienie informacji o indemnizacji przy Chmielnej 70. I dalej prezydent Warszawy przypomina, że redaktor Wojciech Wybranowski w 2007 roku przegrał z nią proces po artykule, który napisał na temat m.in. Hanny Gronkiewicz-Walc. Tak się składa, że Wojciech Wybranowski będzie naszym gościem debaty dnia, czyli dziś po 17, a więc już niedługo i wtedy na pewno poprosimy o komentarz do tego oświadczenia i do tematu, a kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej już w najbliższy czwartek. Popołudnie w Polskim Radiu 24. To dobrze czy źle? Powinien wygrać humanizm czy może matematyka? Eksperci spierają się o najniższy wiek emerytalny, który obowiązuje w naszym kraju od 1 października, czyli od wczoraj, no i spierają się na antenie Polskiego Radia 24. Od wczoraj, przypomnijmy, kobiety mogą przychodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Mamy ogromny problem z wymianą pokoleń, dlatego w tym wypadku reakcję ma matematyka, mówił na naszej antenie były prezes ZUS-u, obecnie szef Centrum Adama Smitha, Robert Gwiazdowski. W latach 50. rodziło się tak około 800 tysięcy dzieci, a od roku 98 tak mniej więcej rodzi się poniżej 400, czyli dwa razy mniej. To znaczy, że do pewnego momentu w każdym roczniku na emeryturę przechodzi dwa razy więcej osób niż tych, którzy wchodzą na rynek pracy. A problem polega na tym, że ci, którzy idą na emeryturę, nie mają żadnych oszczędności, żadnych. To są wirtualne zobowiązania, które państwo wziął na siebie stosunku do tych, którym zabierało składki, ale żeby wypełnić te zobowiązania, to państwo musi opodatkować, oskładkować tych, którzy teraz pracują. Więc jeżeli różnica jest dwukrotna, no to nie ma cudów. Nie ma cudów, żeby ci, których jest coraz mniej, utrzymywali tych, których jest coraz więcej, na takim samym poziomie, na jakim ci starsi utrzymywali swoich rodziców, bo wtedy nie było tak drastycznej, dramatycznej różnicy, jeśli chodzi o dzietność kobiet. Tak, o obniżeniu wieku emerytalnego mówił w Polskim Radiu 24 Robert Gwiazdowski z Centrum Adama Smitha, a z nim polemizował Jarosław Lange z Solidarności. Mówił m.in. o problemie dziury budżetowej w samym ZUS-ie. To nawet 40 miliardów złotych rocznie, które zbilansować można, ale jedynie przez radykalne wydłużenie wieku emerytalnego. A przecież, jak mówił Jarosław Lange, nie będziemy pracować do 90. Rzeczywiście mamy wszyscy świadomość tego, jak rzeczy wyglądają, a więc to, co pan tutaj był skłonny określić słowem matematyka. Oczywiście jest to problem demograficzny, bo wiemy, jaka jest dzietność w Polsce i wiemy, że ta dzietność powinna być znacznie wyższa. Z 1,3 powinniśmy mieć trochę więcej powyżej 2. To jest jedna historia. Po drugie, wiemy doskonale, jaka jest kondycja ZUS-u, bo przecież czy systemu ubezpieczeń społecznych, dlatego że oczywiście w dziura i ta dziura się nam trochę powiększy. I wreszcie kolejna sytuacja, którą wiemy. Znaczy wiemy o tym, że jeżeli by się stosować blisko do tej filozofii matematyka i gdyby rząd stosował taką filozofię i zrównoważyć przychody w systemie ubezpieczeń społecznych do wydatków, które ma, to powinien wrócić się zaproponować wszystkim pracownikom w Polsce prostą rzecz. Pracujemy do 90 lat. Trzeba pilnować swojego i on nawet nie chciał do 8, tylko chciał do 9. Rząd premier Beata Szydło zapewniała, że rząd zabezpieczył koszty w obniżeniu wieku emerytalnego, a według ZUS-u z tego prawa może skorzystać 331 tysięcy Polaków. No, na razie wnioski złożyło około 190 tysięcy osób. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
Wracamy do wydarzeń związanych z niedzielnym referendum niepodległościowym w Katalonii. Po tym, co się tam wydarzyło, wyjaśnień domaga się wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Żąda m.in. zbadania przyczyn aktów przemocy. Departament Zdrowia Katalonii poinformował, że rannych zostało ponad 800 osób, w tym 12 policjantów, a wśród poszkodowanych są także osoby starsze, które próbowały oddać swój głos z Katalonii. O szczegółach Ewa Wysocka. W opublikowanym komunikacie komisarz do spraw praw człowieka wyraził swoje zaniepokojenie nieproporcjonalnym użyciem przemocy w Katalonii. Zażądał, by niezależni reprezentanci ONZ zbadali przyczyny wszystkich zajść, do jakich doszło wczoraj podczas nielegalnego referendum. Wyraził też opinię, że teraz sposobem na rozwiązanie problemu jest dialog. O międzynarodową pomoc zwrócił się też lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont. Jego zdaniem kwestia użycia siły przez policję nie jest wewnętrzną sprawą Hiszpanii i powinna się nią zająć Unia Europejska. Polityk chce też, by Katalonię opuściło 10 tysięcy policjantów. Zgodnie z decyzją MSW, siły porządkowe przybyły z innych regionów Hiszpanii, by zapobiec organizacji referendum. Do użycia przemocy doszło podczas zamykania przez nich 80 lokali referendalnych. Katalońska policja zamknęła 180 lokali. Podczas jej akcji nikt nie został ranny. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Komisja Europejska też reaguje, wzywa do jedności Hiszpanii i mówi, że przemoc nie jest tutaj rozwiązaniem. Szczegóły tego komentarza zna Beata Płomecka. Oświadczenie komisji odczytał rzecznik Margarity Skinas. These are times for unity. To czas jedności i stabilności, a nie podziału i fragmentacji. Wzywamy wszystkich do przejścia od konfrontacji do dialogu. Komisja nie potępiła jednak otwarcie przypadków przemocy. Przed referendum Bruksela powstrzymywała się od komentarzy pytana o aresztowania katalońskich polityków i przypadki ograniczania swobody wypowiedzi. Mówiła, że wydarzenia w Katalonii to wewnętrzna sprawa Hiszpanii i komisja nie będzie ingerować. Dziś rzecznik powtórzył te słowa. Referendum niepodległościowe w Katalonii, regionie autonomicznym Hiszpanii, było nielegalne, a sprawa Katalonii jest wewnętrzną sprawą Hiszpanii. Komisja wyraziła natomiast przekonanie, że premier Hiszpanii poradzi sobie z zaistniałą sytuacją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to stanowisko Brukseli komentował w Polskim Radiu 24 politolog dr Bartosz Rydliński. Myślę, że gdyby Komisja Europejska powiedziała chociażby, że Katalonia ma prawo, czy Katalończycy mają prawo do samostanowienia, byliśmy świadkami kolejnego olbrzymiego kryzysu na terenie Unii Europejskiej, no i dokonania secesji ze strony Katalonii względem Hiszpanii, więc Komisja Europejska w związku z tym, że ma szereg problemów i szereg kryzysów, które musi zażegnać, no nie jest w stanie powiedzieć niczego innego. Z drugiej strony natomiast już teraz krytycy Komisji Europejskiej podnoszą głosy, że dlaczego Unia Europejska była w stanie uznać niepodległość Kosowa, nie jest w stanie uznać niepodległości Katalonii. Przypuszczam, że Komisja Europejska to trochę ma do czynienia z takim gorącym kartoflem, który sobie z rąk do rąk przerzuca, bo ta sytuacja w Hiszpanii, przypuszczam, że to jest dopiero początek większego kryzysu rządowego. Obywatele Hiszpanii powinni sami decydować o przyszłości swojego kraju i statusie Katalonii. Tak w radiowej jedynce mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem cała ta sytuacja jest konsekwencją pewnego rodzaju polityki, która nie buduje jedności kraju. To także, jego zdaniem, ostrzeżenie dla Polski. Tu mamy do czynienia z konsekwencjami polityki prowadzonej przez kilkanaście, a może nawet i więcej lat, polityki, która była ukierunkowana na budowanie właśnie odrębności, na budowanie separatyzmu, to w przypadku samej Katalonii, a w przypadku Madrytu na przyzwolenie na to. I są takie konsekwencje, to jest oczywiście przestroga też dla Polski. Przypominam, że w Polsce jest takie stowarzyszenie, które ma również autonomię w nazwie. Minister przypomniał, że politycy PO i PSL-u utworzyli z Ruchem Autonomii Śląska koalicję w Sejmiku Województwa Śląskiego. Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii uznał referendum niedzielne za nielegalne i centralny rząd zwrócił się do policji, aby nie dopuściła do głosowania rannych ponad 800 osób, a premier Hiszpanii informuje, że referendum Katalonii nie ma mocy prawnej, z kolei sama Katalonia zwraca się o pomoc w tej sprawie do Brukseli. Polskim Radiu 24. W całej Polsce, niemal w całym kraju protestują dziś lekarze rezydenci. To tak na powitanie nowej ustawy o sieci szpitali. Forma protestu jest różna. Niektórzy wzięli urlopę na żądanie, inni na przykład oddają krew. Są też i tacy, którzy w czarnych strojach są obecni w szpitalach, ale nie zajmują się pacjentami. Wszyscy domagają się poprawy warunków pracy, no i lepszego wynagrodzenia.
Jesteśmy pełnoprawnymi lekarzami. To, że mówi się o nas lekarze rezydenci, jest to spowodowane tylko i wyłącznie formą zatrudnienia, że nas zatrudnia ministerstwo. To znaczy, że jesteśmy lekarzami rezydentami. Niemniej jednak zakres naszych obowiązków jest dokładnie ten sam, co naszych kolegów z 20-30-letnim stażem pracy. Pracujemy dokładnie tyle samo, tylko że za wręcz głodowe pensje. Ciężko jest utrzymać dom, utrzymać rodzinę za niewiele ponad najniższą krajową. Tak mówią rezydenci z Łodzi i mają już odpowiedź ministra zdrowia. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Oczekiwania na poziomie dwóch średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne. Nierealne zarówno w samej służbie zdrowia, jak i w systemie państwa, które jest nie najzamożniejszym krajem na świecie. Minister Konstanty Radziwiłł dodał, że młodzi lekarze otrzymają i tak podwyżki zgodne z ustawą, to maksymalnie 150 zł miesięcznie, a ponadto niektórzy specjaliści w na przykład chirurgii ogólnej mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1200 zł miesięcznie. Na razie młodzi lekarze do tych propozycji się nie odnieśli, ale to ich zdaniem i tak jest za mało. Do tego tematu wrócimy na pewno po godzinie 18, a na chwilę wracamy do tematu sieci szpitali, bo ta ustawa obowiązuje już od wczoraj. No, my pytamy o to, czy skróci rzeczywiście kolejki do lekarzy i odkorkuje SOR-y. O tym na naszej antenie mówił dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw służby zdrowia z uczelni Łazarskiego. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że powstały 74 nowe miejsca, w których będzie udzielana nocna i świąteczna pomoc lekarska, czyli jak gdy mamy większą pulę tych miejsc, gdzie będziemy mogli mieć udzieloną pomoc, czyli tutaj de facto to też wpłynie na poprawę dostępności, ale przede wszystkim najważniejszym efektem będzie to, że do szpitalnych oddziałów ratunkowych często zgłaszali się pacjenci, którzy mieli dolegliwości niewymagające opieki w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będzie podwójna obsada lekarska, czyli lekarze będą zajmować się ratowaniem pacjentów w stanie zagrożenia życia w ramach SOR-u, natomiast obok będzie funkcjonowała nocna pomoc lekarska, czyli będzie można pacjentów podzielić na dwie grupy. Te dwie grupy to pacjenci ciężej chorzy, którymi zajmą się lekarze medycyny ratunkowej i pacjenci, którzy nie wymagają potencjalnej hospitalizacji, a którzy będą leczeni w ramach nocnej pomocy lekarskiej. Od wczoraj przybyło kilkadziesiąt tego typu punktów nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Niektórzy lekarze twierdzą, że nowa ustawa zmniejszy kolejki do lekarzy, odkorkuje te zablokowane korytarze, inni twierdzą, że nie zmieni się nic, a więc czas pokaże. Na razie nas czas trochę goni, za chwilę informacje dnia o godzinie 17, a potem zapraszam jak zwykle o tej porze, czyli tuż po 17 na debatę dnia z udziałem publicystów. Dzisiaj Wojciech Wybranowski z tygodnika Do Rzeczy i Tomasz Walczak z dziennika Super Express. Skomentujemy m.in. I zapytamy, czego boi się prezydent Warszawy i czy wie rzeczywiście więcej niż mówi, a także bieżące wydarzenia polityczne, m.in. dotyczące i opozycji, i Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam już za kilka minut. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ale mega! Mega okazje w Media Expert. Do wszystkich laptopów dodajemy za złotówkę pakiet Microsoft Office o wartości 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbabex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbabex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbabex Junior na kaszel suchy i mokry. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Nawracają.
powodujące infekcje jesienią i zimą? Mój sposób? Tabletki Neosine Forte. Jedyny taki lek przeciwwirusowy w najwyższej dawce. Teraz dostępny bez recepty. Z tabletkami Neosine Forte nie boję się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Tyna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja. Witam Państwa w programie Historia na Dziś. Moimi gośćmi są wybitni historycy, publicyści, znawcy dziejów najnowszych. Wraz z nimi odsłaniam kulisy wydarzeń historycznych. Zagadki, afery, skandale, wydarzenia, które rzutują na dzisiejszy dzień i pozwalają lepiej zrozumieć współczesną Polskę i świat. Bo jak mawiał wybitny polski pisarz Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20:35. Nie pokażę tu głowy, tak się. Czas na informacje dnia. Organizacja Państwo Islamskie bierze odpowiedzialność za masakrę w Las Vegas. Sprawca strzelaniny kilka miesięcy temu przeszedł na islam. ONZ żąda zbadania przyczyn wczorajszych starć podczas referendum w Katalonii. Według członków komisji weryfikacyjnej prezydent Warszawy znała kulisy reprywatyzacji w stolicy. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Organizacja Państwo Islamskie wzięła na siebie odpowiedzialność za strzelaninę w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych, w której zginęło co najmniej 50 osób. Takie oświadczenie wydała agencja AMAC związana z muzułmańską organizacją terrorystyczną. Według niej sprawca strzelaniny kilka miesięcy temu przeszedł na islam. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa, sprawcą masakry był Steven Craig Baddock, 64-letni mężczyzna ze stanu Nevada. Popełnił samobójstwo w hotelu, z którego strzelał. Szef Las Vegas Joseph Lombardo poinformował, że policja i FBI prowadzą intensywne śledztwo w sprawie strzelaniny. Podejrzany został zidentyfikowany jako Steven Craig Baddock, 64-letni biały mężczyzna ze stanu Nevada. Nie mamy w tej chwili żadnych negatywnych informacji z jego przeszłości. Policja poinformowała, że przesłuchano także kobietę, która mieszkała wcześniej ze sprawcą. Ustalono jednak, że nie miała ona nic wspólnego ze strzelaniną. Steven Paddock strzelał z okna hotelu kasyna Mandalay Bay, który znajdował się obok miejsca koncertu muzyki country. Oglądało go ponad 20 tysięcy osób. Ponad 50 osób zginęło na miejscu, 406 przewieziono do szpitali. Stan wielu rannych jest krytyczny. W pokoju hotelowym, który Paddock wynajmował 28 września, znaleziono 10 sztuk broni i amunicję. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka domaga się zbadania przyczyn aktów przemocy, do których doszło wczoraj w Katalonii podczas referendum niepodległościowego. Departament Zdrowia regionu poinformował, że rannych zostało ponad 800 osób, w tym 12 policjantów. W opublikowanym komunikacie komisarz do spraw praw człowieka wyraził swoje zaniepokojenie nieproporcjonalnym użyciem przemocy w Katalonii. Zażądał, by niezależni reprezentanci ONZ zbadali przyczyny
przyczyny wszystkich zajść, do jakich doszło wczoraj podczas nielegalnego referendum. Wyraził też opinię, że teraz sposobem na rozwiązanie problemu jest dialog. O międzynarodową pomoc zwrócił się też lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont. Jego zdaniem kwestia użycia siły przez policję nie jest wewnętrzną sprawą Hiszpanii i powinna się nią zająć Unia Europejska. Polityk chce też, by Katalonię opuściło 10 tysięcy policjantów. Zgodnie z decyzją MSW, siły porządkowe przybyły z innych regionów Hiszpanii, by zapobiec organizacji referendum. Do użycia przemocy doszło podczas zamykania przez nich 80 lokali referendalnych. Katalońska policja zamknęła 180 lokali. Podczas jej akcji nikt nie został ranny. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Czas na informacje z kraju. Według członków komisji weryfikacyjnej prezydent Warszawy znała kulisy reprywatyzacji w Warszawie. Mają o tym świadczyć m.in. dokumenty, którymi dysponują członkowie gremium. Paweł Rabi z Nowoczesnej mówi, że z dokumentów jasno wynika, że prezydent Warszawy miała pełną wiedzę na temat reprywatyzacji w stolicy. Zwroty nieruchomości były omawiane m.in. na cotygodniowych posiedzeniach zespołu koordynującego, którym przewodniczyła Hanna Gronkiewicz-Walc. Z protokołów wtorkowych posiedzeń władz ratusza, władz Warszawy wynika, że sprawy reprywatyzacji były omawiane, że poświęcano im sporo uwagi. Wręcz, że część z nich roztrząsano bardzo szczegółowo, bo one jednak dotyczyły ważnych lokalizacji, ważnych nieruchomości, ważnych gruntów, przeniesienia szkoły chociażby, czy dużych inwestycji. Więc trudno tutaj wierzyć, czy dawać wiary pani prezydencie, ona o tym nie wiedziała i w ogóle winni są urzędnicy, a nie zarząd miasta. Inny członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta dodaje, że te informacje komisja chciała weryfikować podczas przesłuchania prezydent Warszawy, jednak ta, mimo nakładanych na nią krzywien, nie stawia się na rozprawach. Kluczowe jest to, jako osoba, która nadzorowała pracę BGN, nadzorowała pracę tych urzędników, bierze pełną odpowiedzialność za ich pracę. Nie może się zasłaniać odpowiedzialnością urzędników, ponieważ ona w pierwszej kolejności, jako osoba ich nadzorująca, ponosi pełną i kompleksową odpowiedzialność za to, jak funkcjonowało biuro, dlatego też powinna przed komisją weryfikacyjną złożyć zeznanie. O materiałach, według których... Pójdę do więzienia, nawet to prowadzi. Ona mówi, że przyjdą inne rządy, to ona będzie miała luzę. Jak teraz to tak nie rządy, jak nie jest. Napisała, że na posiedzeniach zespołu koordynującego nie zapadały decyzje zwrotowe, a za ich wydawanie odpowiadał pracownik Biura Gospodarki Nieruchomościami. Główny inspektorat sanitarny przedłużył do połowy listopada kontrolę zakładów drobiarskich pod kątem stosowania fipronilu. Do tej pory zakazaną w przemyśle spożywczym substancję owadobójczą wykryto w jajkach z 10 krajowych ferm. Służby będą kontrolowały zarówno fermy, jak i zakłady drobiarskie, które zajmują się przetwórstwem mięsa i jajek, mówi rzecznik prasowy Sanepidu Jan Bondar i zapewnia, że stężenie substancji w wycofanych partiach nie szkodziło zdrowiu konsumentów. Ta granica, która została przez ekspertów wyznaczona na 72 mg, czyli no, też ilości bardzo, bardzo trudne do wychwycenia, żadnych z tych próbek nie została przekroczona, więc tutaj nie było zagrożenia. Kontrole to skutek nielegalnego stosowania fipronilu w krajach Europy Zachodniej. Do końca dnia pogodnie jedynie na Pomorzu, ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na zachodzie Kujaw i na Dolnym Śląsku chmury i deszcz. Temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Dolnym Śląsku, a jutro dalszy ciąg zachmurzeń i deszczu w południowo-wschodniej i północno-zachodniej części kraju. Tam zachmurzenie całkowite i okresami deszcz. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie jutro od 12 do 16 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przypłacać. Zdrowit. Gdzie byłeś? Na urodzinie.
godzinach. Znowu impreza, Maria, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. W najnowszym Forbesie prezes TVN ujawnia plany Amerykanów wobec stacji. Po raz pierwszy w Polsce lista 30 najlepszych młodych w biznesie. W numerze również ranking najlepszy bank dla firmy. Czytaj w Forbesie. Nowy numer już w sprzedaży. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Po reklamie. I po 17 już 8 minut. Debata dnia. Piotr Wąż, witam w debacie dnia w Polskim Radiu 24. Dziś wyjątkowo nie na początek sprawy krajowe, ale zagraniczne, to za sprawą masakry w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że zginęło do tej pory ponad 50 osób, a ponad 400 jest rannych. Specjalne orędzie kilka minut temu, ze specjalnym orędziem wystąpił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, ale wciąż nie wiadomo, czy to zdarzenie dzisiejsze było związane z tak zwanym państwem islamskim. Tutaj informacje są sprzeczne. Część osób na profilach internetowych podaje taką właśnie informację, że to jest sprawca stoi po stronie państwa islamskiego, ale amerykańskie służby, w tym dwaj wysoce rangu przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych, nie mówił o jasnych dowodach potwierdzających tezę, że mężczyzna, który w Las Vegas zabił ponad 50 osób, był powiązany z jakąkolwiek międzynarodową organizacją zbrojną, organizacją terrorystyczną. Mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Rannym, którzy właśnie dochodzą do siebie w szpitalach, chciałbym powiedzieć, że modlimy się o ich szybkie wyzdrowienie i obiecujemy im wsparcie. Złożyłem wniosek o opuszczenie flagi Stanów Zjednoczonych do połowy marsztu, żeby uhonorować zabitych. Spotkamy się wkrótce w Las Vegas z rodzinami ofiar, policją oraz pierwszymi osobami, które niosły pomoc w tym trudnym momencie. Stany Zjednoczone będą działać w ramach Zjednoczonego Frontu, jak zawsze. Będziemy opierać się na naszych wspólnych wartościach, na więzach, które łączą nasze lokalne społeczności i cały kraj, a także nas jako część ludzkości, naszej jedności. Nie złamie zło, ani przemoc. Mimo iż odczuwamy teraz gniew związany z tym morderstwem na naszych współobywatelach, to, co nas zawsze będzie łączyć, to miłość. Wiem, że w tak trudnych czasach wiele osób poszukuje jakiegoś znaczenia, jakiegoś światła w ciemności. Niełatwo jest znaleźć odpowiedź. Możemy jednak zaufać, że nawet w najciemniejszych momentach można liczyć na to, że rozjaśni promień nadziei. Ja i Melania modlimy się za wszystkich obywateli, którzy zostali ranni, którzy zginęli, a także za rodziny, które straciły swoich bliskich. Tak, w swoim orędziu kilka minut temu mówił amerykański prezydent Donald Trump po masakrze w Las Vegas. Przypomnijmy, 50 osób, ponad 50 osób nie żyje, ponad 400 zostało rannych przez sprawcę tej masakry. To ponad 60-letni Amerykanin Stephen Paddock, który najprawdopodobniej działał w pojedynkę i z poziomu jednego z pięter hotelu strzelał do uczestników koncertu country, którzy zgromadzili się na dziedzińcu. Na razie nie wiadomo, żeby ten mężczyzna działał w jakiejś większej organizacji terrorystycznej, choć państwo islamskie, a przynajmniej część internetu i profili internetowych na portalach społecznościowych tak też twierdzi. I przechodzimy do debaty dnia w Polskim Radiu 24. Wojciech Wybranowski, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Walczak, Dziennik Super Express. Witam serdecznie.
dziennych. Stany Zjednoczone, co panowie sądzą o tym wydarzeniu dzisiejszym? Jedna z najbardziej krwawych, ale nie najbardziej krwawa masakra, tym razem w Las Vegas. No cóż, to kolejny przykład tego, że nie warto wprowadzać szerokiego pozwolenia na dostęp do broni palonej Ameryka. To jest taki skrajny przykład tego, co się dzieje, kiedy zbyt dużo osób ma dostęp do broni. I tego typu masakry są niestety smutną rzeczywistością Stanów Zjednoczonych. I zawsze, kiedy takie tragedie mają miejsce, zawsze przychodzi mi to do głowy. I szczególnie jest to teraz istotne w momencie, kiedy klub Kukiz 15 składa ustawę do Sejmu dotyczącą liberalizacji dostępu do broni. No więc i przypominam też Kukiz 15, że w tego typu wypadkach statystyki mówiły, że to najczęściej tego typu zabawkowcami z bronią w ręku są osoby, które taką broń pozyskują nielegalnie, na przykład przez internet, co jest też możliwe, jak mówi Kukiz 15 w Polsce. No tak, ale nie ma też, jest zawsze wśród zwolenników posiadania broni, tego szerokiego dostępu do broni, zawsze jest taki argument, że naprzeciwko tego złego gościa z bronią zawsze stanie dobry gość z bronią i odstrzeli tego pana. No statystyki pokazują, że takich wypadków nie ma, to tylko 3% wszystkich masakr, które się odbywają w Stanach Zjednoczonych. Jest rzeczywiście ten dobry facet, good guy, with a gun, jak to mówią Amerykanie. A w pozostałych przypadkach po prostu jest panika, tak? No, większość osób, która ma w ręku broń, 15 razy się zastanowi, zanim strzeli. Po drugiej stronie stoi człowiek bez skrupułów, który po prostu odda ten strzał, tak? No, i wojcie z broni korzystają, przepraszam, dokładnie, tylko z broni korzystają, tylko potrafią z niej korzystać bez zastanowienia, bo psychopaci albo ludzie, którzy spędzili wiele godzin na strzelnicach, nie każdego będzie stać na to, żeby na tej strzelnicy sobie ćwiczyć. Nie każdy będzie miał tyle odwagi, żeby oddać strzał i z taką perspektywą, że kogoś zabije, więc moje tego typu historie powinny być przestrogą przed liberalizacją dostępu do broni. Wojciech Wybranowski. Wiara, że ograniczenie dostępu do broni palnej spowoduje, że przez ten zużycie broni palnej będzie mniej, jest niczym wiara w to, że kura zacznie latać, ale oczywiście lewica... Nie, ich będzie więcej. Ale oczywiście lewica wierzy w takie różne socjalistyczne cuda, na przykład to, że kura będzie latać, albo prawda, że odbierając zwykłym ludziom prawo do obrony osobiste jednocześnie sprawi się, że przestępcy nie będą ich mordować. Otóż nie, jeżeli ktoś chce zabijać ludzi, jeżeli ktoś jest terrorystą islamskim, a przed chwilą agencja Associated Press podała, powołując się na ISIS, a to jest oczywiście na razie niezweryfikowana informacja, której jedynym źródłem jest ISIS, że morderca ten sprawca tej masakry w Stanach jest miesiąc temu konwertował się na islam. Jeżeli ktoś jest terrorystą, jest bandytą i chce zabijać ludzi, to zrobi to niezależnie od tego, czy będzie miał w ruku karabin maszynowy, widelec czy prawda, kamień. I on to zrobi, natomiast zostawienie, przyznanie ludziom prawa do obrony, czyli prawa do posiadania broni, spowoduje to, że będą po nią sięgać z większym namysłem. Będą potrafić się bronić. Znaczy mamy wiele przypadków, począwszy od Marsylii, idzie po chociażby to Las Vegas, które wskazują, że gdyby, czy Berlin, które wskazują, że gdyby na miejscu tragedii była osoba, która miała broń palną i umiała się nią posługiwać, tak jak na przykład potrafiła się nią posługiwać zwykli Szwajcarzy, który szkoli się od dziecka posługując się bronią palną, to by było, że tych ofiar tej masakry byłoby to znacznie mamy z twojej strony gdybanie, a z drugiej strony mamy moje statystyki, które pokazują na już 3%. Z twojej strony mamy znane od lat lewicowe tendencje, które chcą ograniczać wolność obywateli, tym również wolność do broni osobistej. A te statystyki, na których się pan powołuje, panie redaktorze? To są badania w amerykańskich uniwersytetach prowadzone. Już teraz nie jestem w stanie przypomnieć sobie, która to instytucja prowadziła te badania, ale to nie są jakieś wymyślone, wzięte z sufitu liczby, tylko to rzeczywiście są badania, które... Tomku, ale zapewne moglibyśmy się przerzucać statystykami z drugiej strony, które mówią o tym, że szeroki dostęp broni palnej powoduje, że przestępstw z bronią palną jest zdecydowanie mniej. No powiedz to Amerykanom, no to przestępstwa z bronią palną są jednym z głównych problemów, tak? Dostępność broni w Ameryce sprawia, że każdy bandzior bez większego wysiłku, szczególnie w Stanach, gdzie ten dostęp jest bardzo liberalny, może tą broń dostać, może jej użyć. No i niestety, łatwiej jest, wiadomo, że jak masz dostęp do broni, no to wiadomo, że jej użyjesz, tak? Powiedz Amerykanom, że ich obronie i dla ich dobra odbierasz im dostęp do broni palnej i zobaczysz, jak szybko będzie potrzebował tej broni, żeby się bronić przed tłumem rządnym. No to zależy, w którym stanie będzie. Jeżeli pojadę do Teksasu i to powiem, to na pewno paru rączych kobojów będzie chciał mnie odstrzelić, ale kiedy pojadę do bardziej północnych stanów, gdzie tam... W Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. Natomiast ja myślę, że akurat tej sprawy nie warto wykorzystywać do dyskusji o tym, czy dać prawo do broni, przyznać obywatelom prawo do posiadania broni palnej, czy nie, bo mamy do czynienia wielką tragedią, która być może ma podtekst tak naprawdę terrorystyczny, podtekst religijny. To pytanie w takim razie związane z tym, jeśli okaże się, że ten mężczyzna ponad 60-letni był związany z Państwem Islamskim, jak twierdzi ta agencja, no to też pan się powołuje, panie redaktorze.
na którą powołują się inne agencje już międzynarodowe, to co w takim razie zrobi prezydent Donald Trump? Wyraźnie poruszony, bardzo mocno poruszony w tym krótkim, kilkuminutowym oręciu. Cóż może zrobić? No pewnie po raz kolejny tupnie nogą i na tym się skończy, bo nie, tak naprawdę poza tym, co robią już służby amerykańskie, niewiele może tak naprawdę zrobić. No, pani wróci sprawa zakazu wjazdu dla przedstawicieli niektórych państw. Nie więcej bombardowań? No bardzo być może tak, no już czekam na te dwa nowe naloty, które zapowiadał Donald Trump. Tak, bo tak się stało, że jeżeli oczywiście ISIS ma związek z tym zamachem, to żeby odpowiedzią było bombardowanie. Tak, no to jest taka pierwsza sytuacja, kiedy prawdopodobnie, tak, bo cały czas nie wiemy, czy to rzeczywiście był ktoś inspirowany przez ISIS, czy to tylko ISIS się tutaj przyznaje, żeby panikę wywołać w Stanach Zjednoczonych. No ale jeżeli potwierdziłoby się rzeczywiście to, że to osoba zainspirowana tą propagandą państwa tak zwanego państwa islamskiego dokonała tych zamachów, no to będzie taki pierwszy za prezydentury Donalda Trumpa kasus, że na ziemi amerykańskiej terroryści działają, tak? No, do tej pory jakoś tam służbom udawało się tego typu działaniom zapobiec. No i więc pewnie zemsta będzie krwawa. Ale potrafi pokazał chociażby bombardowanie celów w Syrii, prawda? No tak, no już raz pokazał, no pewnie znając jego sposób działania, no to skończy się rzeczywiście. Oni myśleli, że wiesz, Ameryka, ale wiesz. Lotniczymi. Niestety. Na cele państwa islamskiego. Trzymajmy kciuki, żeby tak się stało. Czekamy w takim razie na kolejne informacje ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Las Vegas, gdzie przypomnę, zginęło ponad 50 osób, ponad 400 zostało rannych wskutek działania jednej osoby. Na razie nie mam informacji o kolejnych albo o tym, żeby miał towarzyszy ten mężczyzna. 64-letni, który po prostu strzelał do uczestników koncertu country w Las Vegas, tych, którzy byli na dziedzińcu zgromadzeni. Panowie, przejdźmy do spraw polskich. To miał być pierwszy temat naszej debaty. Dzieją się interesujące rzeczy po stronie zarówno koalicji rządzącej, jak też opozycji. Opozycja zapowiada m.in. zmasowane i bardzo wyczerpujące protesty z e-słucham. Bombardowanie nie, ale na pewno obieranie się w ciepłe kurtki. Do tego tematu jeszcze wrócimy do wypowiedzi porannego gościa Polskiego Radia 24. Ale jeśli chodzi o bombardowanie, to jak to, czy tak właśnie można nazwać wypowiedź posła Łukasza Rzepeckiego? Już niedługo najprawdopodobniej byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, być może w ogóle nie będzie w parlamencie, stwierdził, że skoro w Polsce obowiązuje od wczoraj niższy wiek emerytalny, to na emeryturę powinien wybrać się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Oto krótki fragment wypowiedzi posła Łukasza Rzepeckiego dla portalu polskieradio.pl. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca mi, że muszę odejść i jestem wyrzucany, usuwany z Prawa i Sprawiedliwości za to, że realizuję program Prawa i Sprawiedliwości. To pan prezes Jarosław Kaczyński też powinien odejść z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy realizuje ten program. Mówi najmłodszy poseł Prawa i Sprawiedliwości, jeden z najmłodszych w ogóle w parlamencie, Łukasz Rzepecki, twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje swoich wyborczych obietnic, że zwodzi wyborców, że nie ma ciężkiej pracy i pokory, ale jest brak szacunku dla parlamentarzystów i tych wyborczych obietnic. Mówi, że będzie odwoływał się do sądów powszechnych, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości nie spotkał się z nim dzisiaj tuż po konferencji prasowej o godzinie 11, na której proponował zwolnienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Co to w ogóle znaczy? No to może Walczak? Przede wszystkim pan poseł chyba trochę się zagalopował i straszny ageizm słychać w jego wypowiedziach. No, na razie wygląda na to, że Jarosław Kaczyński jest w pełni sił i chyba może sprawować swoją funkcję posła i tutaj głównego dowodzącego dobrej zmiany. No i też trzeba oczywiście na te słowa patrzeć tak, że pan poseł, bardzo młody człowiek, bardzo rzutki, bardzo hardy. Ageizm. Po prostu trochę go humańska fantazja, mam wrażenie, poniosła. Liczył się z tym zapewne, że z partii zostanie wyrzucony już od dawna. Taka odwaga w jego wypowiedziach raczej pokazuje. A czy pan go bardziej zna? Czy panowie go w ogóle bardziej znają? Łukasz Rzepecki. No, on się dał poznać dopiero wtedy, kiedy wiesz, tam, co to było za głosowanie, kiedy zagłosował? Pan, że opłata paliwowa. O właśnie, tak. Wtedy dał się po raz pierwszy poznać. Tak. Kilka miesięcy temu, a czyli przez dwa lata właściwie był nierozpoznawalny. Media przestały go zapraszać, ponieważ nie miał mediom zbyt wiele do powiedzenia interesujących rzeczy, bo rzeczywiście był młody i brakowało mu doświadczenia politycznego oprócz tego momentu, kiedy był razem z Marcinem Mastalerkiem jako jego asystent i pracownik biura poselskiego, jak dobrze pamiętam.
No to właściwie do momentu ustawy paliwowej nie było żadnej aktywności tego posła. Potem okazało się, że jest, no, chce realizować program Prawa i Sprawiedliwości, ale nie w Prawie i Sprawiedliwości, za co zostanie najprawdopodobniej z partii wyrzucony. W klubie parlamentarnym PiSu już nie jest. Czy pan redaktor Wybranowski zna posła Łukasza Rzepeckiego, jakiegoś jego dokonania, a przynajmniej jak pan rozumie motywację w tego typu działaniach? Ja się trochę podśmiewałem ze słów Tomka Walczaka o wieku prezesa i wieku posła Rzepeckiego, natomiast tak, zupełnie się rozumiem, się z moim szanownym interlokutorem całkowicie zgadzam, że mam do czynienia z jakąś groteską 25-letni, za przeproszeniem, szczawią, o którym pies kulawą nogą wcześniej nie słyszał. Domaga się, żeby prawie 70-letni doświadczony polityk, kapitan drużyny, wychodził do niego, bo on chce akurat rozmawiać i się tłumaczył. No to jest jakieś kuriozum. Poseł Rzepecki raczej z solidnej pracy w Sejmie nie jest. On rzeczywiście ma złożonych ponad 40 interpelacji, natomiast no, interpelacja to nie wymaga od poza wielkiego wysiłku. Tak naprawdę wymaga bywania na dyżurze poselskich. Około 10 tysięcy głosów w wyborach parlamentarnych. 9500 głosów w wyborach parlamentarnych w okręgu sieradzkim, w którym PiS zgarnął 7 mandatów. To nie jest jakaś wielka, wybitna zasługa z jego strony. Czy ja bym tutaj patrzył pod kątem tego, kim, czy kto stoi za posłem Rzepeckim. Chodzi o prywatne interesy na przykład, albo wykluczenie z konkretnego klubu parlamentarnego, czy z bycia posłem, żeby przejść do innego sektora, na przykład prywatnego. Ja myślę raczej, że tutaj w grę wchodzi dwóch ludzi. Jedna osoba z kręgu Pałacu Prezydenckiego i druga niejaki pan Mastalerek, który jest bliskim przyjacielem i takim mentorem pana Rzepeckiego. Pan Mastalerek osobiście jest skonfliktowany z Jarosławem Kaczyńskim. Ja przypomnę, że w kampanii wyborczej PiSu doszło do ostrej sesji, gdzie pan Mastalerek nie przebierał słowa, używał podobnych argumentów co ten młody poseł wobec Kaczyńskiego i tylko tak naprawdę osobiste wstawiennictwo Beaty Szydło skończyło się tym, że Mastalerek nie został wyrzucony ze sztabu w trybie pilnym. Inna rzecz, że w tej dyskusji, pomijając oczywiście niecenzuralne słowa, jakie miały paść, to Mastalerek, który sprzeciwiał się zaostrzeniu retoryki w kampanii wyborczej, miał rację. Natomiast mam wrażenie, że poseł Rzepecki tutaj jest troszeczkę instrumentalnie wykorzystywany przez ludzi, którzy za nim stoją, jako instrument do walki z PiS-em, a w Prawie i Sprawiedliwości mówi się, że oni od dawna wiedzieli, że poseł Rzepecki szuka możliwości bliższej współpracy z dużym pałacem, czy wręcz, że krążą plotki, wręcz, że wynosi niektóre informacje przekazywania. Nie wiem, na ile one są prawdziwe, ale tak mówi się na Nowogrodzkiej, tak mówi się w PiSie, a to oznacza, no że... No tak, Krzysztof Kaczyński na posiedzenie klubu parlamentarnego już nie chodzi, na przykład w sejmowe pochanki. Może powiem tak, że no, w polityce wrzucenia posłów partii pogłosują inaczej, albo mają inne zdanie niż lider klubu, nie są niczym niezwykłym. Niedawno Platforma usunęła posła Huskowskiego czy Kamińskiego, którzy mieli własne zdanie inne niż Gorskatyna. Donald Tusk zawieszał, czy usuwał posła Żalka i Gowina, którzy też głosowali inaczej. A jak się dzieje, co się dzieje wtedy, kiedy zawodnicy grają inaczej niż każe im trener czy kapitan drużyny? To widzieliśmy wczoraj na Bukarskiej, kiedy Legia zagrała inaczej niż chciał trener Romero i na szczęście Lech Poznań wygrał 3-0. No tak, kibic Lecha Poznań musiał tutaj biednych kibiców Legii. Musiałem zauważyć, że mistrz jest jeden. Całe szczęście, jak widzowie kibicuje, więc proszę uważać. Ale wracając do tematu, rzeczywiście to Wojtek może mieć rację, że coś, jakieś drugie dna ta sprawa ma, tak, no bo podejrzewam, że pewnie by Prawo i Sprawiedliwość tolerowało różne wybryki pana posła, no bo tam przy tej opłacie paliwowej, teraz przy kwestii immunitetu dla posła Tarczyńskiego, tak, no, w zasadzie cała ta perypetia się najnowsza zaczęła pana posła. No, to nie są jakieś takie wielkie grzechy, które jakoś podważałyby jedność obozu rządzącego, czy jakoś sprawiały, że nagle zaufanie publiczne do partii rządzącej się zmniejsza, więc ta kara, którą dzisiaj na dzisiaj nakłada na posła Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście może być związana raczej z tym, co się tam gdzieś w tle dzieje. No i tyle. A czy będzie więcej transferów z Prawa i Sprawiedliwości, czy będzie więcej transferów do Prawa i Sprawiedliwości? Mówi się na przykład o przejściu teraz do Prawa i Sprawiedliwości innego parlamentarzysty. Był nawet gościem dzisiaj rozmowy po 16:15, Zbigniewa Greklasa. Też wykluczony trochę i poniekąd sam się wyklucza ze struktur Nowoczesnej. No, partia rządząca będzie więcej. Chwilowo myślę, że koniunktura sprzyja raczej Prawu i Sprawiedliwości. Wysokie poparcie sondażowe, perspektywa tego, że w wyborach za 2 lata, jeżeli tam jakiegoś straszliwego trzęsienia ziemi nie będzie, to raczej Prawo i Sprawiedliwość ponownie wygra. Więc no, sukces przyciąga różne tam wolne elektrony, które gdzieś krążą sobie po Sejmie, niechciane w innych formacjach politycznych, więc myślę, że czy z Kukiza, czy pana Greglasa z Nowoczesnej, może kogoś z Platformy Obywatelskiej, też jakiegoś zagubionego posła, czy nawet z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo chyba mieliśmy przykład taki transfer właśnie z PSL-u do PiS-u, więc to chwilowo ten ruch będzie trwał w tą stronę, no ale za chwilę zacznie się ruch w drugą stronę, więc ci, którzy dzisiaj szukają
oparcia w stabilnym obozie politycznym, jakie jest Prawo i Sprawiedliwość, pewnie za kilka lat, kiedy ten obóz będzie już chylił się ku upadkowi i oddawał władzę, no to będą uciekać jako pierwsi z tego. Poseł Łukasz Rzepecki mówi, że prezes Prawa i Sprawiedliwości powinien przejść na emeryturę, w końcu skończył 65 lat, a odwróćmy pytanie w takim razie, czy tego typu tak młodzi posłowie jak Łukasz Rzepecki, ewentualnie Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej mają niemal tyle samo lat, powinni w ogóle wchodzić do parlamentu. Dobrze, pan wspomniał o Kindze Gajewskiej, mam wrażenie, że przykład posła Rzepeckiego, czy przykład posłanki Gajewskiej pokazuje, że ta zmiana pokolenia w polskiej polityce wcale nie musi być zmianą na lepsze. Może razem czytają książki. Dramat się szykuje, jeśli chodzi o tę zmianę pokolenia, bo rzeczywiście patrząc na tą młodzież dzisiejszą, myślę, że z perspektywy dobra publicznego, bo rzeczywiście to się chyba z Wojtkiem zgodzimy, że patrząc na jakość tych młodych polityków, którzy wchodzą do polityki, no to jest dramat. Często narzekaliśmy na tych posłów, którzy są w polityce od lat 90, to taka stara lewica albo stara zdrapiała prawica, która nic nie potrafi, która się nie rozwija, ale jak się patrzy na tych młodych ludzi, właśnie jak pani poseł Gajewska przede wszystkim stała się chyba takim sztandarowym przykładem, ale też i kolegów z innych grup, poseł Tarczyńskiego, czy tego młodego posła Łukasza Rzepeckiego, to naprawdę... Ale każde grupowanie ma swoją Gajewską. Mierni, ale wierni chyba w tej polityce się nie odnajdują. Ja mam wrażenie takie, że... Tak jak wspomniałeś, krytykowaliśmy tych polityków, którzy jeszcze z tego obozu solidarnościowego weszli do polityki polskiej na początku lat 90. No ale co by o tych ludziach nie mówić, jakkolwiek byśmy ich nie oceniali, oni wchodzili do polityki z powodu jakiejś idei, tak? Coś im przyświecało. Większość młodych polityków, którzy się wchodzą, no to są zwykli koniunkturaliści. Karierowicze, tak, którzy po prostu widzą w partii politycznej sposób na awans społeczny. Niektórzy posłowie nie muszą tego awansu, znaczy niektórzy politycy muszą awansu dokonywać, bo z bogatych rodzin pochodzą, to widzę. Pani Gajewska, no ale mimo wszystko traktują politykę jako po prostu jako, nie jako służbę. To jakaś jednak dolna granica wieku? Nie, to 27 lat na przykład, 25. Nie jest potrzebna, potrzebna jest opamiętanie, mam wrażenie. To raczej sito na szczeblu władz centralnych partii, która powinna jednak sprawdzać. No ale to wiemy, jak to się to wygląda, tak, to że prawda. Wierni, ale wierni nam się w górę, no i potem mamy takie efekty. Dwa wątki chcę uruchomić, bo za chwilę koniec pierwszej części debaty, dwa tygodniki przede mną, tygodnik w sieci, to jest jedna rzecz. Jacek Karnowski znowu pisze interesujący artykuł o nieznośnej, pachnącej tuskizmem manierze stawania po środku. To w kontekście postawy i zachowania prezydenta Andrzeja Dudy. I mamy też artykuł naszego gościa Wojciecha Wybranowskiego. Do rzeczy ujawnia, czego boi się Hanna Gorkiewicz-Waltz i to, że prezydent Warszawy wie zdecydowanie więcej niż mówi o swoim udziale w kwestii reprywatyzacji. Wojciech Wybranowski, Tomasz Walczak. Za chwilę do tych tematów wrócimy, ale najpierw serwis informacyjny o 17.30, co już niebawem. Autopromocja. Wyjątkowa akcja Polskiego Radia na rzecz Stowarzyszenia Domu Muzyki. Chcemy z Państwem zbudować ten dom. Miejsce, w którym wybitnie uzdolnione osoby z niepełnosprawnością będą mogły tworzyć muzykę i gdzie znajdą fachową pomoc. Specjalna licytacja na antenie programu trzeciego. Mamy dla Państwa m.in. fortepian marki Blüthner z 1937 roku z autografem Leszka Możdżera i złotą płytę Krzysztofa Jaryczewskiego za album Oddział Zamknięty. Aukcja już dziś od 16 w audycji Zapraszamy do Trójki. Michał Olszański. A więcej informacji na stronie Dom Muzyki polskieradio.pl. Autopromocja. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 17.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam, a zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Atak na uczestników koncertu w Las Vegas, w którym co najmniej 50 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych, to przejaw czystego zła, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział, że w środę spotka się w Las Vegas z rodzinami ofiar. Na specjalnej konferencji prasowej w Waszyngtonie amerykański przywódca pochwalił pracę służb ratunkowych i policji. Odpowiedzialność za strzelaninę w Las Vegas wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie. Takie oświadczenie wydała agencja AMAC, związana z muzułmańską organizacją terrorystyczną. Według niej sprawca strzelaniny kilka miesięcy temu przeszedł na islam. Tymczasem dwaj amerykańscy urzędnicy wyższego szczebla poinformowali agencję Reutera, że nie ma dowodów na to, że tak zwane Państwo Islamskie jest odpowiedzialne za strzelaninę. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa, sprawcą masakry był Steven Craig Paddock, 64-letni mężczyzna ze stanu Nevada. Popełnił samobójstwo w hotelu, z którego strzelał. Ponad 50 ludzi zginęło na miejscu, 406 przewieziono do szpitali. Stan wielu rannych jest krytyczny. W pokoju hotelowym, który wynajął mężczyzna, znaleziono 10 sztuk broni i amunicję.
przyszłym roku obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztowało budżet państwa 10 miliardów złotych. W myśl nowych, obowiązujących już przepisów, kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Nie będzie jednak obowiązku kończenia pracy w tym wieku. Podczas wizyty w fabryce Homer w Pietrzykowicach wicepremier zachęcał do późniejszego przechodzenia na emeryturę. Pracownik, który ma 60 lat, 62 lata, 64 lata, to jest bardzo dobry, bardzo doświadczony pracownik. A dzisiaj przecież coraz mniej jest potrzebne pracy fizycznej. Praca się coraz bardziej automatyzuje, robotyzuje i coraz więcej mamy pracy też i technicznej, inżynierskiej, informatycznej, umysłowej, różnego rodzaju. Wiek emerytalny został podwyższony za rządów koalicji PO-PSL w 2012 roku. W myśl tych zmian kobiety i mężczyźni mieli przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat. Do marszałka Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłance Małgorzacie Zwiercan w związku z głosowaniem za innego posła. Skierowała go warszawska prokuratura okręgowa za pośrednictwem prokuratora generalnego. Przypomnijmy, do głosowania na dwie ręce doszło w Sejmie 14 kwietnia ubiegłego roku. Małgorzata Zwiercan zagłosowała za Kornela Morawieckiego. Wówczas oboje byli w klubie Kukiz 15, a głosowano nad wyborem profesora Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W ramach konsekwencji posłanka została wykluczona z klubu Kukiz 15, a Kornel Morawiecki sam z niego wystąpił. Wkrótce potem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli w prokuraturze działacze Platformy Obywatelskiej. Domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia i skrócenia kolejek. W Warszawie około 20-osobowa grupa lekarzy rezydentów rozpoczęła protest głodowy. Wspierają ich przedstawiciele innych zawodów medycznych, m.in. fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i psychologowie. Lekarze rezydenci domagają się podwyżek płacy do dwóch średnich krajowych. Głodówkę rozpoczął m.in. Damian Kurzawski, lekarz rezydent z Tarnowa. Mówi, że wziął urlop i przyjechał do Warszawy, aby zwrócić uwagę na trudną sytuację służby zdrowia. Domagamy się zwiększenia finansowania służby zdrowia w Polsce, co ma służyć i pacjentom, no i też lekarzom, którzy chcieliby leczyć pacjentów w sposób nowoczesny. Także to nie jest protest o podwyżki. No oczywiście, że nie jestem zadowolony z pensji 14 zł na godzinę, bo za takie pieniądze pracuje młody lekarz w Polsce. Głodówka wygląda tak, że nie jemy pokarmów stałych, natomiast płyny, czyli wodę czy soki będziemy pić. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że w ostatnich miesiącach rozmawiał z rezydentami 5 razy i jedyna różnica zdań to oczekiwania młodych lekarzy, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Oczekiwania na poziomie dwóch średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne. Nierealne zarówno w samej służbie zdrowia, jak i w systemie państwa, które jest nie najzamożniejszym krajem na świecie. Minister zdrowia wyraził nadzieję, że protest nie zagrozi pacjentom. Na Białorusi rozpoczęła się akcja masowych szczepień przeciwko grypie. Potrwa do 1 grudnia. Białoruskie służby medyczne mają nadzieję, że dzięki temu po raz kolejny uda się uniknąć epidemii. Bezpłatne szczepienia przeciw grypie przysługują wszystkim uczniom, studentom, dzieciom i seniorom, a także milicjantom, urzędnikom państwowym, przewlekle chorym, kobietom w ciąży, pracownikom służby zdrowia i kolei. W sumie w tym roku na Białorusi ma być zaszczepionych ponad 3 800 000 ludzi. To około 40% społeczeństwa. Podobną ilość ludzi szczepiono w ostatnich kilku latach i na Białorusi nie odnotowano w tym czasie epidemii grypy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis giełdowy. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Pierwsza w tym tygodniu i miesiącu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG 20 zyskał ponad 0,6%. Dzisiaj w gronie największych spółek warto zauważyć drożejące akcje PKN Orlen, mówi Tomasz Wyłuda z Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego. Komisja Europejska nałożyła karę 28 milionów euro na Litwę za przeszkadzanie przyjętej spółce w 2006 roku Mozaiki. Decyzja była pozytywnie przyjęta przez inwestorów. Mamy 2,5% wzrost na giełdzie na PKN-ie. Wpływ na sytuację na naszym parkiecie miała i mieć będzie decyzja agencji indeksowej FTSE Russell o włączeniu polskiego rynku kapitałowego do grupy 25 najbardziej rozwiniętych rynków świata. Oprócz prestiżu, który się z tym wiąże, mamy tutaj napływ kapitału na naszą giełdę i
myśleć tutaj inwestorzy zagraniczni, zagraniczne fundusze inwestycyjne będą lepiej postrzegać nasz rynek i tutaj możemy spodziewać się większego napływu gotówki na naszą giełdę kapitału. A po drugie, no, nasze spółki mogą lepiej sobie radzić na rynkach zagranicznych, będą bardziej rozpoznawalne, będą mogły tutaj taniej pozyskać finansowanie na rynkach zagranicznych. Jeśli chodzi o zagranicę, to na zachowania inwestorów giełdowych wpływu nie miała strzelanina w Las Vegas. Niewielkie zmiany na parkietach europejskich mieliśmy po wydarzeniach w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o strzelaninę w Las Vegas, tutaj nie widać na razie większych zawirowań na giełdach. Natomiast Katalonia tutaj ma lekki wpływ na giełdę w Hiszpanii. Giełda w Hiszpanii traci ponad 2%, natomiast giełdy w Londynie, Frankfurcie, Paryżu, no nie widać jakichś znaczących wahań, nawet lekko na plusie. Obroty na sesji w Warszawie przekroczyły dzisiaj 716 milionów złotych. Największe odnotowano na walorach PKO, PKN Orlen, KGHM, PZU i PKO BP. Dolar kosztuje 3 zł 67 groszy, euro 4,31, frank szwajcarski 3,78. A więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Debata dnia. No w debacie Tomasz Szewalczyk, Rzeczy. Witam ponownie. Wracam do badania zakładki tygodnika do rzeczy. Prezydent Warszawy. Czy rzeczywiście Hanna Gorkiewicz ma sobie więcej niż mówi w sprawie reprywatyzacji? Tak, twierdzi Wojciech Obramowski. Z kolei prezydent Warszawy na wie o wiele mniej niż urzędnicy, bo to oni powinni być, adresowane pytania. Panie redaktorze. Jak się tłumaczysz, panie Wojtku? Tak właśnie. Myślę, że dokumenty, które przedstawiliśmy w tygodniku do rzeczy, które zastawaliśmy i które wskazaliśmy, gdzie można znaleźć, one są na przykład zastawione w ratuszu, mówią same za siebie. Były posiedzenia zespołu koordynacyjnego. Znaczy, w tygodniku do rzeczy opisaliśmy dwa rodzaje dokumentów. Jeden to są notatki urzędników BGN-u, Biura Gospodarki Nieruchomościami, z 5-3% sondażami nieruchomości w Warszawie, które wskazują, jak łatwo, jak życzliwie i jak przystępnie traktowali urzędnicy miejsc tych handlarzy nieruchomościami. I tego bym sama panią Hanną Gorkiewicz-Walc nie łączył, to pokazuje tło, w jaki sposób przejmowano nieruchomości w Warszawie. Natomiast bezproblemowo. Bezproblemowo, ja bym chciał, żeby wszystkich petentów nie tylko w Warszawie traktowano z taką życzliwością i tak uprzejmie i tak nadgorliwie jak tych możnych prawników, adwokatów, radców prawnych, którzy przejmowali nieruchomości w Warszawie. Natomiast druga część artykułu to są protokoły zespołu koordynującego powołanego przez panią Hannę Gorkiewicz-Walc na mocy rozporządzenia z 2007 roku, na którym zapadały może nie decyzje co do samej sprzedaży nieruchomości, wydania nieruchomości, ale na których informowano panią prezydent i członków tego zespołu o tym, jaki jest stan prawny nieruchomości, jakie są roszczenia, jakie mogą być podjęte działania w tej sprawie i jakie będą wywołane efekty tych działań. Także trudno, żeby Hanna Gorkiewicz-Walc mogła powiedzieć dzisiaj, że ona nie miała wiedzy o tym. Chyba, że była na tych spotkaniach, piła kawę i tak za przeproszeniem siedziała na Twitterze czy na Facebooku. Na pewno mówi, że nie wydawała na te spotkania żadnych decyzji. Na tych spotkaniach nie zapadały decyzje reprywatyzacyjne, wiążące, natomiast urzędnicy otrzymywali polecenia co dalszych kroków, jakie mają zostać wykonane. To część dwie rzeczy, panie redaktorze. Prezydent Warszawy na Facebooku mówi, że powołuje się pan na wypowiedzi urzędników ratusza, którzy zostali przez nią zwolnieni, wyrzuceni, bądź zwolnieni dyscyplinarnie, między innymi na pana Krzysztofa Śledziewskiego, które zataić miał przed nią ważne informacje. W tygodniku do rzeczy powołujemy się przede wszystkim na dokumenty. To jest artykuł o dokumentach, dlatego być może nie jest tak porywający, jak gdyby oddać głos żywym ludziom. Wypowiadają się członkowie komisji weryfikacyjnej, którym pokazaliśmy te dokumenty i dokumenty, o których nie usłyszeli w trakcie zeznań świadków. Rzeczywiście w jednej wąskiej kwestii zwolnienia pana Śledziewskiego, oddałem głos jemu samo, to jest chyba dobra praktyka dziennikarska, żeby pytać osobę zainteresowaną o to odniesienie się. On rzeczywiście został zwolniony, ale to nie jest tak, jak mówi Hanna Gorkiewicz-Walc, został zwolniony za to, że zataił informacje o tym, iż jest właściciel praw do nieruchomości na ulicy Chmielnej, został spłacony na mocy układu indemnizacyjnego zdania. W rzeczywistości piszemy o tym, tak się tłumaczy, tak twierdzi pani Hanna Gorkiewicz-Walc, że on taką informację posiadał, zataił ją, w związku z czym ta nieruchomość omal nie została wydana w ręce handlarzy nieruchomości. Natomiast my napisałem w tygodniku do rzeczy, że w materiałach prokuratury regionalnej we Wrocławiu jest w materiałach dowodowych, jest pismo jednej z urzędniczek pani Gertrudy F., która informuje, że dane o osobach objętych układem indemnizacyjnym zdania i w tym osoby, której spłacono już należności za nieruchomość ulicy Chmielnej, zostały rozesłane do 35 osób w warszawskim magistracie. A więc nie zachodzi tutaj przejaw
jakiegokolwiek zatajenia informacji. Pan Śledziewski, o którym chętnie mówi pani Hanna Grokiewicz-Waltz, nie został, proszę pana twierdzić, zwolniony przez nią dyscyplinarnie. On został, złożył wypowiedzenie z pracy i stosunek pracy został z nim rozwiązany za porozumieniem stron. Natomiast kiedy wybuchła afera reprywatyzacyjna, kiedy zrobiło się gorąco wokół pani Hanny Grokiewicz-Waltz, dwa lub trzy miesiące po tym, jak ona z tej pracy odszedł, dostał do domu listę polecenia, pismo o zmianie warunków rozwiązania umowy o pracę. I nagle dowiedział się, że nie jest już zwolniony za porozumieniem stron, ale dyscyplinarnie. Prezydent też sugeruje, że już jeden raz dziennik, w którym pan pracował w roku 2007, przepraszam za złe sformułowanie, bo przegrał tę sprawę w sądzie. Więc wyraźna sugestia na to, że myli się pan, albo zdarza się panu pisać o czymś, co jest później prostowane wyrokami sądowymi. Krótki komentarz do tego. No cóż, ja zauważyłem, że pani Hanna Gorkiewicz-Waltz nie odnosi się do meritum artykułu. My piszemy o jej wiedzy na temat reprywatyzacji w Warszawie, a ona pisze, że nie odpowiada, że nie było na spotkaniach, w których trzeba wydawane decyzje. Ja tylko mogę powiedzieć, że rzeczywiście w 2005 roku, w 2006 napisałem w tygodniku, w naszym dzienniku, który wówczas pracowałem, artykuł w oparciu o zeznania świadka koronnego. Hanna Gorkiewicz-Waltz, bank i gangsterzy. To dotyczyło lat 90. i próby przejęcia przez gangsterów jednego z banków, który upadł, polsko-amerykańskiego. Hanna Gorkiewicz-Waltz zatoczyła w tej sprawie pozew, ale nie przeciw procesowi, ale nie mnie, ale gazecie. Ja, jako autor, nie zostałem w żaden sposób